punktów, stosunek bramek 7 do 1 i zajmuje miejsce. Halo Nowakowski, witam Państwa ze stadionu w Warlubiu. Start Warlubie w Daświecie, druga runda okręgowego Pucharu Polski. Stawką awans oczywiście do trzeciej rundy. Od trzech lat druga i trzecia runda to są spotkania startu w Warlubie i w Daświecie. Tutaj na stadionie w Warlubiu rok temu porażka tego zespołu 2 do 1. Wtedy to przegrali piłkarze z Warlubia po dosyć deszczowym meczu, który no niestety nie mogliśmy pokazywać ze względu na potężną ulewę, która przechodziła w trakcie tego spotkania. Na środku już obydwie jedenastki. Start Warlubie dzisiaj na niebiesko, na czerwono był żyna. Gdy świecie sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest pan Adam Liczmański, a więc nasz sprawiedliwy z Ekstraklasy. On teraz odgwizdał pierwszy faul na Maćku Koczurze szybciutko, więc przedstawmy składy w Daświecie dzisiaj w mocno zmienionym składzie. W bramce z 12 Szymon Kmiecik, 5 Michał Goliński, 3 Kamil Sałek, 30 Łukasz Ligmanowski, 13 Patryk Szymczak, 9 Andrzej Gładek, 16 Krzysztof Gromacki, 17 Przemysław Adamka, 11 Dominik Gackowski i 10 Marek Pałczyński, a więc tylko jeden zawodnik z podstawowego składu, z podstawowej osiemnastki, która przynajmniej wybiegła w spotkaniu, które dla Państwa transmitowaliśmy. Był to mecz w Trzciance z Lubuszaninem, tamten mecz zakończony porażką, gdy 1-0 po bramce strzelonej przez Mateusza Wichera w 92 minucie. Później jednak już wda dużo, dużo lepiej. Mimo że jeszcze po Trzciance, po porażce w Trzciance przyszedł mecz dosyć słaby u siebie z GKS-em Dopiewo, tam porażka 3-2, no ale później już 3 zwycięstwa z rzędu, najpierw 2-1 w Inowrocławiu nad Kujawią, 4-2 nad bydgoskim Chemikiem u siebie, no i w ostatniej kolejce zwycięstwo 1-0 w Koninie z awansem Górnikiem Konin. To daje w tym momencie drużynie Wdy po 5 kolejkach 9 punktów i 6 miejsce w tabeli trzecioligowej. Szybciutko skład startu w Warlubie. On także troszkę zmieniony. W bramce z 12 Patryk Łęgowski, 8 Damian Grajewski, 4 Patryk Wójtowicz, 7 Patryk Klimek, 5 Michał Chrobociński, 3 Łukasz Budziński, 18 kapitan startu w Warlubie w dzisiejszym spotkaniu Jakub Deszler, 17 Maciej Koczur, 13 Sebastian Kośmiński, 16 Jarosław Kopiński i 10 Sebastian Grajewski. Trenerem startu w Warlubie w dzisiejszym spotkaniu oczywiście Mariusz Gralak. Dzisiaj w drużynie w Dyświecie mała zmiana na ławce trenerskiej. Nie ma Marcina Olejniczaka. Marcin Olejniczak dzisiaj obserwuje mecz z trybun razem z prezesem Wdy, panem Krzysztofem Koseckim. Dzisiaj jako główny na ławce rezerwowych trener Kazimierz Arbat pomaga mu były piłkarz ekstraklasowy, były piłkarz Zagłębia Lubin, mistrz Polski Darek Jackiewicz. On strzelił w ostatnim spotkaniu 2 bramki dla swojego zespołu. Dzisiaj jednak tylko i wyłącznie podpowiada swoim kolegom. Gra jest i dośrodkowanie w pole karne. No i pierwsza dobra interwencja Szymona Kmiecika. Dosyć zmienione składy jednej i drugiej drużyny. Tak spoglądam na poprzednie spotkania. Mamy tutaj w wyjściowej jedenastce tak naprawdę tylko Koczura, Klimka, Chrobocińskiego, Dreszlera,
tylko ci zawodnicy wybiegali, no z wyjątkiem Klimka, który w ostatnim spotkaniu pojawił się z ławki rezerwowych, no ale reszta zawodników pojawiała się tutaj w wyjściowej jedenastce swojego zespołu. Skład w Dyświecie już dużo bardziej zmieniony. Większość zawodników występujących w pierwszej drużynie w Dyświecie grała swoje spotkanie w dniu dzisiejszym o godzinie 10. Podejmowali na głównym boisku toruńską Elanę. Były to rozgrywki juniora starszego. No i tamten mecz wygrany 5-2 przez Świecką w D. Mecz można oglądać oczywiście na naszej stronie internetowej sport.tv.pl. Tymczasem długa piłka na lewą stronę. Czy zdąży do niej Sebastian Jajewski? Nie, troszkę jednak zabrakło Sebastianowi. Rozpocznie od bramki Kmiecik. Adam Liczmański w ostatniej kolejce ligowej naszej ekstraklasy prowadził pojedynek, o ile dobrze pamiętam, Ruchu Chorzów. Jest to sędzia, który co roku sędziuje rozgrywki, co kolejkę tak naprawdę sędziuje mecze piłkarskiej ekstraklasy, a także spotkania tych niższych lig. Ostatni raz mogliśmy obserwować pana Adama na stadionie w Warlubiu na spotkaniu gwiazd piątej ligi, gwiazdy piątej ligi kontra Start w Warlubie. Tamten mecz również wygrany przez gospodarzy z Warlubia, którzy dzisiaj no, w nietypowych dla siebie strojach, bo już no, dawno nie pamiętam, aby Start w Warlubie grał swoje spotkanie w niebieskich barwach. Piłka do Kopińskiego, niedokładnie wybijają piłkę zawodnicy Wdy. Dreszler, out. Rozpocznie od autu Klimek. Chrobociński. Wójtowicz. Wójtowicz, debiutant w barwach Startu w Warlubie w oficjalnym meczu. Po raz pierwszy w ogóle znalazł się w tym sezonie w podstawowej 18. No i to co mówił Martiusz Gralak po meczu z Flisakiem z Łotornia rozegranym dokładnie tydzień temu. Będzie on chciał dać szansę rezerwowym oraz młodzieży. No i dzisiaj ta młodzież ma szansę się wykazać. Stracił piłkę Koczur. Dobre przejęcie przez Andrzeja Gładka. No i nie zdążył do tej piłki Przemysław Adamka. Oddał tu Klimek. Chrobociński. Budziński. Dreszler. Teraz wychodzi słońce nad stadionem Warlubiu. No tutaj przez chwilę nad stadionem zawisły chmury. Na szczęście nie padało. Dobrze obronił tą piłkę Szymon Kmiecik. No, mecz Wdy rok temu obfitował w straty naszej telewizji. Tutaj zostało spalone kilka urządzeń po tej ulewie, jaka przeszła nad tym stadionem. Tamten mecz w deszczu, tak jak już mówiłem, przegrany. No a wcześniej także widzieli się na tym stadionie piłkarze z Warlubia i Świecia. No i dwa lata temu to ekipa z Warlubia okazała się lepsza, ale teraz okazja, gol!
Sebastian Grajewski. 9. minuta gry. No i pierwsza bramka w dzisiejszym spotkaniu. Sebastian Grajewski, 9. minuta meczu. No i start Bartolubie prowadzi w tą świecie 1-0. Tak jak mówiłem przed chwilą, w 2 lata temu tutaj w pojedynku start Warlubie w Daświecie zwycięstwo odniosła ekipa startu Warlubie, oczywiście dowodzona już wtedy przez Markiusza Gralaka, no i wtedy start Warlubie awansował do półfinału okręgowego Pucharu Polski. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Jest Sebastian Grajewski, Klimek wybijał piłkę na aut Przemysław Adamka. Klimek do Koczura. No i aut dla Świeckiej Wdy. Jest ładnie walczył o tą piłkę Budziński. Nic jednak z tego nie wyszło. Wójtowicz. Budziński. Klimek. Chrobociński. Dreszler. Budziński. Budziński teraz wychodzi do tej piłki. Maciej Koczur. No i dobrze Szymon Kmiecik wyszedł z bramki. Zażegnał teraz niebezpieczeństwa. Chrobociński. Jest z tyłu Łęgowski. Grajewski. Już pierwsze uwagi Darka Jackiewicza do Przemysława Adamki. Chrobociński. Grajewski. Ponownie Chrobociński. Wójtowicz. Czekał tam na piłkę Kośmiński, jednak nie doczekał się futbolówki Sebastian Kośmiński. Wójtowicz, długa piłka do przodu, jest tam Kopiński, no ale nie przyjął sobie dobrze tej futbolówki Jarosław Kopiński. No i rozpocznie już drużyna ze Świecia. Szybkie przejęcie Warlubia, walczył o tą futbolówkę Kośmiński. Wójtowicz. Ależ był bliski błędu teraz Wójtowicz. No ale na szczęście dla piłkarzy ze Świecia, z Warlubia oczywiście, nic z tego nie wyszło. Przejmuje piłkę Budziński. Klimek. Budziński, długa piłka do środka. Biegł tam Kośmiński. No i mamy pierwszy rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu. Rzut rożny dla startu w Warlubie. Sebastian Grajewski biegnie po tą piłkę, a więc on będzie dośrodkowywał w pole karne Świeckiej Wdy. Przypomnę, że od 4 minut drużyna z Warlubia prowadzi 1-0 po bramce strzelonej przez Sebastiana Grajewskiego. Teraz Sebastian Grajewski do Damiana Grajewskiego, dośrodkowanie w pole karne. Był tam Kośmiński, był Wójtowicz. Nikt jednak nie strącił tej piłki. Jeszcze Dreszler, ale nikt ponownie nie przejął tej piłki. Jeszcze Damian Grajewski. No i obok lewego słupka. Dobrze próbował teraz z dystansu Damian Grajewski. Liczył, że może któryś z partnerów strąci jeszcze tą piłkę, jeszcze zmieni je tor lotu.
tak się jednak nie stało. No i od bramki Kmiecik, no ale w dużych opałach są piłkarze w Dyświecie. No, ten młody skład wystawiony przez drużynę prezesa Krzysztofa Koseckiego może tutaj skutkować przegraniem tego spotkania. Chociaż jak wiemy, dzisiaj jeszcze druga drużyna w Dyświecie rozgrywa swoje spotkanie w ramach Okręgowego Pucharu Polski. Deszler, Budziński, Klimek. Jest ponownie Budziński. Grajewski. Grajewski do Kopińskiego. Kopiński jest z lewej strony boiska. Jarosław Kopiński. Nie ma faulu. Wybija piłkę Michał Goliński. Jarosław Kopiński jest to zawodnik, który starał się o angaż dwukrotnie we Świeckiej Wdzie zimą i latem tego roku, jednak nie znalazł uznania w oczach trenera Olejniczaka. No i zamiast na trzecioligowych boiskach wrócił na czwartą ligę do Warlubia. Dośrodkowanie w pole karne. Faulował Kopiński. Rozpoczął Szymon Kmiecik. Spokojnie teraz. Świecka Wda, piłka na prawą stronę. Goliński. Goliński szuka z przodu Przemysława Adamka, ale nic z tego nie wyszło. Od bramki Łęgowski. Jeszcze szybciutko przedstawię ławki rezerwowych. W dzisiejszym spotkaniu na ławce Świeckiej Wdy Krystian Jastrzębski, Mateusz Gońca, Tomasz Gus, Bartosz Dąbrowski i Dawid Kruk. No dużo lepiej prezentuje się ławka startu w Warlubie. Mateusz Wiśniewski, Jacek Linowski, Marcin Klamczyński, Dawid Górski, Igor Grunwald, Michał Zaremski i Michał Pokora, więc widzimy po tym potencjale na ławkach rezerwowych, no, że Warlubie jest tutaj faworytem tego spotkania. No i jak na razie potwierdza to prowadzący 1-0 po bramce w 9 minucie strzelonej przez byłego zawodnika Świeckiej Wdy, Sebastiana Grajewskiego. A więc Sebastian Grajewski jak na razie odpłaca się z nawiązką za zaufanie w starcie w Warlubie. No w Warlubiu występuje on od 3 sezonów. No i ma już na swoim koncie kilka bardzo ładnych bramek. Tak jak na przykład dwie strzelone w Toruniu w poprzedniej rundzie z Pomorzaninem Toruń na inaugurację, a także dwie piękne asysty w tamtym spotkaniu. No to był mecz na pewno tamtej rundy, mecz, który należał do Sebastiana Grajewskiego i Michała Pokory, który strzelił wtedy 4 bramki. Mamy aut dla Świeckiej Wdy. Mimo oczywiście, że przed tym sezonem drużyna ze Świecia została odmłodzona. Podziękowano takim zawodnikom jak Woźniak, Raszka, Łożyński czy Szal. Musieli oni opuścić drużynę Świeckiej Wdy. Nie zostały przedłużone z nimi umowy. Postawiono na młodych.
No i jak na razie po tych 5 spotkaniach ta młodzież się sprawdza. Jest okazja Wójtowicz, ale co teraz zrobił w polu karnym Jarosław Kopiński. Będzie jeszcze aut dla Warlubia. Grajewski. Piłka do Wójtowicza. Wójtowicz do Klimka. Klimek w pole karne. No i nie było tam ponownie żadnego z zawodników, który mógłby uderzyć na bramkę strzeżoną przez Kmiecika. Dreszler. Klimek. Grajewski. Budziński. Dobry odbiór piłki Andrzeja Gładka, no ale już szybko stracił Andrzej Gładek na rzecz Macieja Koczura, no ale Koczur także szybciutko stracił piłkę. No ale jednak futbolówka dla startu Warlubie faulowany. Maciej Koczur dobrze wrócił do tej sytuacji. Pan Adam Niczmański. Sebastian Grajewski do Damiana Grajewskiego. Dreszler. Aut dla Wdy. Już rozpoczęli od autu piłkarze ze Świecia. Niedokładna piłka do Adamki. Damian Grajewski. Kośmiński. Jest Jarosław Kopiński. Sebastian Grajewski. Damian Grajewski na spalonym. Wójtowicz. Zderzył się Chrobociński z jednym z zawodników Świeckiej Wdy. No i przy piłce start Warlubie jest Damian Grajewski. Wójtowicz. Chrobociński. Klimek do Budzińskiego. Budziński miał trochę swobody. Klimek, Grajewski do Klimka. Teraz ładna dwójkowa akcja tych zawodników. Klimek. No i czysto powstrzymany Patryk Klimek przez Patryka Szymeckiego. Kmiecik od bramki. Jest Kośmiński. Dreszler do Damiana Grajewskiego. Kopiński. Budziński. Sebastian Grajewski do Macieja Koczura. Maciej Koczur był tam popychany przez Kamila Sałka. Nie było jednak przewinienia zawodnika Świeckiej Wdy. Będziemy mieli rzut rożny. Łukasz Budziński, prawa noga, więc piłka dochodząca jednak po ziemi do
Sebastiana Gajewskiego, teraz dośrodkowanie Budzińskiego, uderzenie Deszler, no i próbował zrobić to w podobny sposób jak z Szubinianką Szubin, Jakub Deszler, jednak tym razem minimalnie obok bramki Szymona Kmiecika. No, mogło być już 2-0. Zdecydowanie już lepiej gra Deszler niż w spotkaniu z Gromem Osie czy też w Lisakiem Złotoryja, bo także pierwszą połowę z drużyną Szumijanki Szubin bardzo słabą miał Jakub Deszler. No i chyba ta strzelona bramka w drugiej połowie na 3-0 bodajże sprawiła, że no troszkę odblokował się nam ten zawodnik Wójtowicz, dośrodkowanie w pole karne, ma piłkę Kmiecik. Już piłka na prawą stronę, dobrze jednak główką Chrobociński, Deszler. Wójtowicz, prawa strona boiska. Wójtowicz jest zatrzymywany przez Szymeckiego, o ile dobrze zauważyłem. Ma piłkę Świecka wda. Gackowski. Piłka na prawą stronę. Adamka. Jeszcze Przemysław Adamka. Powstrzymany przez Klimka, jeszcze Chrobociński, nie ma faulu. Jeszcze Świecka wdał uderzenie, no i pewna interwencja Patryka Łęgowskiego na bramkę. Uderzał Andrzej Gładek. Deszler do Grajewskiego, ponownie Deszler. Wójtowicz. Grajewski do Deszlera. Koczur. Jest ponownie Jakub Deszler. Piłka do Klimka. Grajewski, czy zdąży do tej futbolówki? Sebastian Grajewski, zdążył Sebastian Grajewski. Jednak przejmują futbolówkę zawodnicy ze Świecia. No, ale już długa piłka do przodu przez Michała Golińskiego, niedokładna. No i po raz kolejny start, Deszler. Chrobociński, Wójtowicz. Jest Wójtowicz. Koczur do Klimka. Klimek w kierunku Chrobocińskiego. Wójtowicz. Długa piłka do przodu. Czekał tam na nią Koczur. Nic z tego nie wyszło. No i aut dla Świeckiej Wdy. Teraz robi się nam troszkę zimniej nad stadionem w Warluju. Nie ma tutaj takiego upału, jaki był ostatnio. No wtedy naprawdę było ciężko wytrzymać na stadionie. Około 30 stopni Celsjusza. Dzisiaj no myślę, że poniżej 20. Tymczasem mamy rzut rożny. Kopiński. Kopiński.
stracił tą futbolówkę. No i okazja dla świeckiej Rydyny, ale pięknie wrócił za tą akcją Michał Chrobociński. Dreszler. Klimek. Grajewski. Sebastian Grajewski idzie tam lewą stroną boiska. Grajewski dosiadkowanie do Kopińskiego. Niedokładne. Wybijają piłkę zawodnicy ze świecia, ale jeszcze walczy start Warlubie, ale tylko przez chwilę, chociaż teraz jeszcze Klimek. No i na aut wychodzi Przemysław Adamka. Klimek. Chrobociński. Damian Grajewski. Wójtowicz. Okazja kolejna dla startu w Warlubie. Ale teraz zagapił się Wójtowicz. No i faulowany z numerem 16 Krzysztof Gromadzki przez właśnie wracającego Wójtowicza. Rozpocznie od rzutu wolnego Świecka wda. Okazja tym razem dla Świeckiej Wdy. Próba dośrodkowania z lewej strony zablokowana. Dobra interwencja Łęgowskiego. Kotur. Sebastian Gajewski. Rozpędza się Klimek z lewej strony boiska. Sebastian Gajewski schodzi jednak na prawą stronę. Czeka tam na tą piłkę Kośmiński. Sebastian Gajewski. Mamy rzut rożny. Próbował zaskoczyć teraz Kmiecika Sebastian Gajewski po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu. Tylko i wyłącznie rzut rożny dla gospodarzy dzisiejszego spotkania. Trzeci rzut rożny. Sebastian Gajewski dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze Dreszler, no i teraz kapitalna interwencja Szymona Kmiecika. Ale ta piłka leciała tuż przy samym słupku bramki Świeckiej Wdy. No i kapitalna interwencja Szymona Kmiecika. On teraz uchronił swój zespół przed stratą gola. Grajewski. Damian Grajewski do Sebastiana. Sebastian dośrodkowanie w pole karne. No i próbował przewrotką Patryk Wójtowicz. Jednak to uderzenie nie wyszło piłkarzowi z Warlubia. Tylko odbiłem Kikbiecik. Zdecydowana przewaga na początku tego spotkania piłkarzy startu w Warlubie. Pierwsza połowa pod ich dyktando. No i zobaczymy, czy zostanie to udokumentowane jeszcze jedną bramką. Rozpędza się teraz Sebastian Kośmiński. Rzut karny! Czy nie? Nie. Rzut wolny pośredni. Mamy rzut wolny pośredni. Tak decyduje Adam Niszmański. No i zobaczymy, co zrobią teraz zawodnicy ze świecia. Jak będą się bronić przed tym strzałem startu w Warlubie. No ustawili tam prawdziwy autobus. Świecianie.
spoglądam, kto jest tam przy futbolówce. Jest Damian Gajewski, jest Maciek Koczur, jest Jakub Dreszler. Koczur, strzał zablokowany. Jeszcze Sebastian Gajewski. No i będzie aut dla startu w Wardubie. Klimek. Mamy jeszcze rzut rożny. Maciek Koczur chyba rozpocznie od tego rzutu rożnego. Koczur, dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze jest Budziński do Macieja Koczura. Koczur, no i bez faulu powstrzymany Maciej Koczur, ale jeszcze piłka w posiadaniu zawodników startu w Wardubie. Jeszcze nic z tego nie wyszło. Wójtowicz. Jest Sebastian Grajewski, Damian Grajewski, dośrodkowanie w pole karne! Był tam bliski Kośmiński z trącenia tej piłki. Jeszcze jest Budziński, rzut rożny. Teraz po raz kolejny moment zdecydowanej przewagi startu w Wardubie. No ale ten strzał Kośmińskiego tylko i wyłącznie obok lewego słupka bramki Szymona Kmiecika. Już rozpoczął Kmiecik. Dokładnie Klimek, Gładek. Nie ma faulu. Patrzmy na murawę. Klimek, Przemysław Adamka. Klimek. Będzie aut dla W Dyświecie. Rozpoczynie Michał Goliński. Już Goliński do przodu. Jest tam Pałczyński. No i pierwszy rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu dla W Dyświecie. Spoglądam, Andrzej Gładek zmierza tam do prawego narożnika boiska. Dośrodkowanie w pole karne. Jest Chrobociński, no i jaka decyzja sędziego? Będzie jeszcze jeden rzut rożny dla Świeckiej Wdy. Już rozpoczęli piłkarze ze Świecia dośrodkowanie w pole karne, no i wybijają zawodnicy startu w Wardubie. Damian Gajewski. Sebastian Gajewski do Damiana Gajewskiego. Ma trochę swobody Damian Gajewski. Zagranie na prawą stronę. No ale nie zorientował się w tym zagraniu Kośmiński. Aut dla drużyny z Wardubia. Budziński, Grajewski. Piłka do Sebastiana Grajewskiego. Dośrodkowanie w pole karne. Czyhali już tam z tyłu na tą piłkę Koczur i Kośmiński. Nic z tego jednak nie wyszło.
Teraz sędzia pokazuje, gramy dalej. Faulował Michał Chrobociński. Już rozpoczęli piłkarze ze Świeciana spalonym. Dominik Gackowski. Od bramki Łęgowski. Łęgowski do Chrobocińskiego. Ten zagrywa futbolówkę do Klimka. Deszler. Deszler. Nie doszła ta piłka do jednego z napastników startu w Arlubie. Adamka. Pałczyński. Ponownie Adamka. Gładek. Gładek. Piłka na lewą stronę. Gromadzki. No i na spalonym Krzysztof Gromadzki. Jeszcze około 4 minut do końca pierwszej połowy spotkania. Przypomnijmy, start w Arlubie prowadzi po bramce strzelonej w 9 minucie przez Sebastiana Gajewskiego. 1-0 z klubem sportowym w Daświecie. Mecz w ramach drugiej rundy okręgowego Pucharu Polski w podokręgu bydgoskim. Damian Gajewski. Sebastian Gajewski. Jest Kopiński. Kopiński walczy jeszcze o tą futbolówkę. No i jaka decyzja sędziego? Faulował Jarosław Kopiński Kamila Sałka. No i rozpoczyna od rzutu wolnego Szymon Kmiecik. Rozpoczął Kmiecik. Budziński. Damian Gajewski. Ponownie Budziński. Klimek. Deszler. Deszler do przodu, rozpędza się Kopiński, nic z tego jednak nie wyszło. Kmiecik od bramki. Dobrze, główką Klimek. Gromadzki. Piłka na lewą stronę. Ale niedokładnie, tam zagrywał futbolówkę Łukasz Ligmanowski. Ma piłkę o Łęgowski. Łęgowski już rozpoczął w kierunku Klimka. Budziński. Deszler. Ponownie powoli starają się konstruować tą akcję ofensywną piłkarze startu w Arlubie. Teraz podanie do Maćka Koczura. No i faulował Maciej Koczur.
Mitrović. Głową prosto pod nogi Gackowskiego. Faulowany Gackowski. Mamy rzut wolny dla Świeckiej Wdy. No i będzie to jedna z ostatnich okazji do strzelenia bramki w dniu dziś, w tej pierwszej połowie oczywiście. Za chwilę dowiemy się, ile doliczył arbiter do tych regulaminowych 45 w pierwszej połowie. Łapie pewnie piłkę Patryk Łęgowski. Koniec pierwszej połowy. Start Warlubie prowadzi 1-0 ze Świecką Wdą po bramce Sebastiana Gierskiego. Za chwilę druga połowa.
Gospodarzy Start Warlubia. No już za chwilę druga połowa spotkania. Tak jak już wspominałem, Start Warlubia na świecie. Mamy cztery zmiany w ekipie Startu Warlubie. Michał Zajemski, Marcin Klamczyński, Igor Grunwald. Kapitan i Marcin Klamczyński. Dawid Górski pojawiają się oraz na Michał Zaremski, tak, oni placu gry na w ekipie świeckiej na Dresler. Boisku Dawid Kruk i Bartosz Dąbrowski. Na kogo zmienili? Klamczyński, Zaremski, Grunwald i Górski. Nie ma na placu gry Dreszlera. Nie ma Maciej Patryka, Klimka, Maćka, Koczura oraz Damian Grajewski, tak jest? I Damian Grajewski. Tak, już za chwilę druga część spotkania. Nasi zawodnicy się mobilizują. Coraz większa ilość młodych zawodników rozwija swoje umiejętności, dzięki takim spotkaniom, dlatego takie spotkania są bardzo ważne. Przypominam, że w pierwszej połowie jedna bramka dotyczą gola wychowanek tego klubu oraz również były zawodnik w Dyświecie Sebastian Grajewski z numerem 10. Mamy nadzieję, że druga część spotkania będzie również ciekawym widowiskiem, ale przede wszystkim liczymy na bramki druga połowa oraz kibiców. Serdecznie prosimy o gorący doping. Na środku ustawieni Kośmiński, Kopiński. No i rozpoczęła się druga połowa tego meczu po niespełna 15 minutach przerwy. Zaremski. Pierwszy kontakt z piłką Zaremskiego. Klimek, przepraszam, Klamczyński. On teraz przejął opaskę kapitana Startu w Warlubie od Kuby Dreszlera. No i etatowo na początku tego sezonu, kiedy jest na boisku Klamczyński, to on jest kapitanem, zastępując w tej roli Jacka Kalinowskiego. Przypomnijmy, że nie mają już możliwości zmian gospodarze. Wszystkie cztery zmiany wykorzystane na wejście w tą drugą połowę. Jeszcze dwie zmiany zostały drużynie ze Świecia. Tymczasem Sebastian Grajewski do Kopińskiego, niedokładnie. Dawid Górski czeka na piłkę. Budziński podnosił tam wysoko ręce. Budziński, że ma trochę swobody. No i on doczekał się na tą piłkę. Teraz niedokładnie jednak Budziński do przodu. Przejmuje piłkę Michał Zaremski. Zaremski przerzuca sobie piłkę na lewą nogę. Ależ piękny rajty Michała Zaremskiego. No i mamy rzut rożny. Wybija futbolówkę na rzut rożny Ligmanowski. Teraz niewątpliwie wzmocnili się piłkarze z Warlubia po tej przerwie. Pojawiło się trzech zawodników z podstawowej jedenastki tak naprawdę. Niedokładna piłka do Wójtowicza. Chromociński, Budziński, Grajewski, Górski, Dawid Górski, niedokładnie do Kośmińskiego. Spokojnie, pewnie Chromociński. Wójtowicz, Klamczyński do Chrobocińskiego, Grajewski do Klamczyńskiego. Klamczyński urywa się z tej lewej strony boiska.
Teraz zatrzymał tą akcję Klamczyński. Gajewski, dośrodkowanie w pole karne. Nic nie było, uznał sędzia. Jeszcze Dawid Górski. Wysoko i bardzo niecelnie od bramki rozpocznie Kmiecik. Budziński. Zaremski zagrał piłkę ręką. Piłka na środek boiska, niedokładnie dobrze główką Grunwald. Zaremski. Grunwald. Niedokładnie do Kopińskiego. Jeszcze jest z tyłu Ligmanowski. No i brawa za walkę dla Kopińskiego. Pobiałty dla Świeckiej Wdy. Już rozpoczęli Świecianie. Przejmuje piłkę. Start, no i ależ był blisko teraz Dawid Górski. To już chyba wielu widziało tą piłkę w siatce. Po tym strzale Dawida Górskiego jednak ta minimalnie minęła prawy słupek bramki Szymona Kmiecika. No i Kmiecik rozpocznie od własnej bramki. 50. minuta spotkania, ciągle 1-0 prowadzą zawodnicy z Warlubia. Po bramce strzelonej przez Sebastiana Gajewskiego. Naciskają piłkarze ze Świecian, ale pewnie Łęgowski z Chrobocińskim. Grajewski, Budziński, Zaremski, Grunwald, jeszcze jest Grajewski, Grunwald, no ale zbyt mocne i niedokładne to wrzucenie tej piłki w pole karne. Od bramki rozpocznie Szymon Kmiecik. No i teraz chwilę przerwy. Mają piłkarze i jednej, i drugiej drużyny. Szymon Kmiecik. On już czeka z wznowieniem tej gry. Budziński. Zaremski. Zaremski niedokładnie w kierunku Górskiego. Jeszcze walczy Kośmiński. No i zatrzymany dobrze tam Jarosław Kopiński. Rozpoczął Kmiecik. Grunwald. Zaremski. Budziński. Klamczyński. Wycofanie piłki do tyłu. Jest Wójtowicz. Zaremski. Chrobociński. Spokojnie. Teraz piłkarze z Warlubia wymieniają między sobą dużo podań. Podnosi ręce Łukasz Budziński. No i doczekał się tej piłki. Ma dużo swobody w środku boiska Budziński. Teraz jest Kośmiński. Piłka na prawą stronę. Grunwald. Grunwald po ziemi. Kopiński. Kolejna okazja Jarosława Kopińskiego. No i kolejny raz niecelnie, no ale z trudnej pozycji. Z pierwszej piłki uderzał Jarosław Kopiński. No i na pewno brawa za próbę
dla tego młodego zawodnika startu w Arlubie. Jak na razie możemy spokojnie powiedzieć, że ci zawodnicy, którzy tutaj wchodzą do tego pierwszego składu, do tej pierwszej drużyny startu w Arlubie, a więc Kośmiński, Grunwald i Wójtowicz, na tle świeckiej Wdy poczynają sobie naprawdę bardzo dobrze. Nie popełnili tutaj większych błędów, a Kośmiński z Grunwaldem popisali się już kilkoma fajnymi akcjami, mimo że Grunwald pojawił się na boisku 9 minut temu, na początku drugiej połowy tego spotkania. Wójtowicz, Klamczyński, Budziński, Chrobociński, Wójtowicz, Grunwald, Zaremski, Górski, Dawid Górski szedł sam, no i stracił w ostatniej chwili tą piłkę Dawid Górski. Jest Adamka, dobre przyjęcie przez Grunwalda. Klamczyński, niedokładnie do Michała Zaremskiego. Zaremski. Piłka na prawą stronę, Grunwald. Do Kopińskiego. Kopiński, Kopiński! Nie ma bramki! Ależ było blisko. Ponownie Jarosław Kopiński. Mamy rzut rożny. Dobra interwencja Szymona Kmiecika. No ale próbują piłkarze z Warlubia strzelić tutaj jeszcze jedną bramkę. Grajewski. Górski zdecydował się na uderzenie zablokowane przez Bartosza Dąbrowskiego. Będzie jeszcze jeden rzut rożny. Tutaj z tyłu został sam Budziński. Troszkę przed nim wysunięty Grunwald koło Pałczyńskiego. Mieli oni zażegnać tutaj niebezpieczeństwa. Mamy aut dla świeckiej Wdy. Jestem dobrze główką Zaremski. Jest Kopiński. Prawa strona boiska. Kopiński, dośrodkowanie w pole karne. No ale bardzo, bardzo niecelnie. Jarosław Kopiński, nie było tam poza tym nikogo w polu karnym, kto mógłby zakończyć tą akcję. Kto mógłby zakończyć jakimś strzałem to dośrodkowanie Jarosława Kopińskiego, nawet gdyby ono było celne. Kmiecik już rozpoczął od bramki. Przejmuje piłkę Zaremski. Klamczyński. Do Zaremskiego. Grunwald. Wójtowicz. Jest z tyłu Łęgowski. Chrobociński. Dawid Górski. Kopiński. Jarosław Kopiński, piłka na lewą stronę. Sebastian Grajewski. Okazja, Klamczyński. I mamy rzut karny. Jest rzut karny. Faulował Szymon Kmiecik Marcina Klamczyńskiego. Okazja dla startu w Arlubie na podwyższenie rezultatu w tym spotkaniu. No i kto? Michał Zaremski. On będzie strzelał.
Już ustawia sobie tą piłkę na lewą nogę. Wydawało się, że jest problematyczna sytuacja. Sędziemu nie wskazał na wapno z naczelu numer 11. Zaremski. Michał Zaremski i... Gol! 2-0! Michał Zaremski pokonuje Szymona Kmiecika. Podwyższa wynik. No i... zawodnik z numerem 11. Michał! Po 73 minutach gry. Przepraszam. Oczywiście po 57 minutach gry to start Warlubie prowadzi w tym momencie w Dąświecie już 2-0. Górski aut dla startu Warlubie. Klamczyński, Budziński, Zaremski. Do Grunwalda, piękna piłka do Grunwalda, strzał, nie ma bramki. Był tam blisko Marcin Klamczyński. Nic z tego jednak nie wyszło. Jeszcze Zaremski do Grajewskiego. Grajewski przed pole karne do Górskiego, no ale Górski ten strzał z pierwszej piłki bardzo, bardzo niecelny. Ale start Warlubie w dzisiejszym spotkaniu jest drużyną zdecydowanie lepszą. No i niewątpliwie bardzo, bardzo ciężko będzie piłkarzom ze Świecia o jakąkolwiek sensację, jaką byłoby tutaj wygranie ze startem Warlubie w tym składzie. Nie ma autu, dobra decyzja sędziego bocznego. Zaremski główką próbował, Jarosław Kopiński. Nic z tego jednak nie wyszło. Dobrze, Kmiecik. Grunwald w kierunku Michała Zaremskiego, popychany Michał Zaremski. Aut dla Świeckiej Wdy. Godzina tego meczu za nami. Warlubie 2, Świecie 0. Jak na razie w meczu derbowym w ramach drugiej rundy okręgowego Pucharu Polski. Za chwilę będziemy mieli zmianę w ekipie Wdy Świecie. Mateusz Gońca pojawi się na placu gry. Tymczasem Grajewski, dośrodkowanie w pole karne. Dobrze, Szymon Kmiecik. Klamczyński. Grajewski do Kopińskiego. Jarosław Kopiński przepycha się tam z jednym z piłkarzy Świeckiej Wdy. Nie ma faulu. Sędzia pokazał, gramy dalej. Aut dla startu Warlubie. Chrobociński. Wójtowicz. Budziński. Klamczyński. Jest Michał Zaremski. Klamczyński czeka na tą piłkę z prawej strony Grunwald. Jednak Klamczyński wybrał indywidualną akcję. Dopiero teraz podał do Grunwalda. Grunwald, prawa strona, dośrodkowanie w pole karne. Bardzo, bardzo niecelne, ale jeszcze walczy tam Kośmiński. Nic nie było. Budziński. Dawid Górski. Jeszcze Dawid Górski. Strzał 3-0! Dawid Górski zdobywa bramkę dla startu Warlubia, ależ pięknie wyłożył sobie tą piłkę przed polem karnym. Dawid Górski oczywiście, Dawid Górski. My mamy zmianę. W ekipie
świeckiej w Gdynie, jednak Mateusz Gońca nie pojawi się na placu gry. Leży tam jeden z piłkarzy. Świeckiej Wdy, no i w tym momencie rozpoczyna drużyna w Wdyświecie. Gońca jeszcze nie pojawi się na placu gry. Jak przed chwilą się okazało, wycofał tą zmianę Dariusz Jackiewicz, ponieważ tam skurcze łapią jednego z defensorów. W Świeckiej Wdy. No i zobaczymy, kiedy pojawi się na placu gry Gońca. Kopiński. Niedokładnie Jarosław Kopiński przejmują piłkę Świecianie. Mamy auty dla gości. Już rozpoczęli od autu zawodnicy Wdy. Nie ma faulu, dobrze. Budziński na spółkę z Wójtowiczem. Na aut wybił tą piłkę Dawid Kruk. Rzut rożny dla startu w Arlubie. Sebastian Grejski, on będzie dośrodkowywał. No i zobaczmy, Sebastian Grejski w pole karne. Jeszcze jest tam Kośmiński. Jeszcze Sebastian Grejski, piłka nie opuściła placu gry. Sebastian Grajewski zablokowany, no i będzie rzut rożny. Dostał tam z piłki jeden z piłkarzy Świeckiej Wdy. Grajewski, Klamczyński, ponownie Sebastian Grajewski przed pole karne do Dawida Górskiego. Dawid Górski, piłka na lewej nodze, no i dobra interwencja tym razem Szymona Kmiecika. No i za chwilę Mateusz Gońca pojawi się na placu gry. Zobaczymy, kogo zastąpi. Faulowany. Faulował Marcin Klamczyński. Adamka. Dobra interwencja wracającego Dawida Górskiego. Wójtowicz. W kierunku Kośmińskiego. Grunwald. No i będziemy mieli zmianę w ekipie Świeckiej Wdy. Pojawi się właśnie Mateusz Gońca na placu gry, a zmieni Kamila Sałka. Więc Kamil Sałek już opuścił plac gry. Teraz czekajmy na to. W zespole w tej świecie nastąpiła zmiana. Na boisko wszedł zawodnik z numerem 19. Co Mateusz pokaże? Gońc, a z boiska zszedł numer 3 Kamil Sałek. Mateusz Gońc, tymczasem okazja. Okazja! No i co teraz zrobił Kośmiński? No, miał przed sobą metr i pustą bramkę. No i jeszcze przerzucił tą piłkę nad poprzeczką Sebastian Kośmiński.
dużym szczęściu może mówić teraz świecka wda. Mocna główka Wójtowicza do przodu. Ma piłkę Kmiecik. Chrobociński wybija tą piłkę na linię środkową boiska. Kramczyński, nie ma faulu. Okazja dla piłkarzy świeckiej w gry. No i nie ma faulu, czysto powstrzymany zawodnik z numerem 10, a więc Marek Pałczyński. Był on powstrzymywany przez Igora Grunwalda. Grunwald. Chrobociński. Zajemski. Jest Klamczyński, Budziński na lewą stronę. Sebastian Grajewski, dośrodkowanie w pole karne. Zajemski, gol! Michał Zajemski, 4-0. Start w Arlubie prowadzi w dołu świecie. I mamy, proszę Państwa, no, 4-0. Bramkę strzelił mimo, że do końca tego spotkania pozostało jeszcze około 20 minut. W tym momencie mam 70 minut, a więc 20 minut plus to, co doliczy oczywiście arbiter. No to już raczej bez szans na zwycięstwo w tym spotkaniu. Świecka wda. Ale piękna asysta Sebastiana Grajewskiego. To jego dośrodkowanie było tutaj tym podaniem otwierającym drogę do bramki świeckiej wdy. Kmiecik. Padł na murawę Sebastian Grajewski, faulowany przez Michała Golińskiego. Ale nie będzie kartonika. Za to zagranie. Powinien się cieszyć zawodnik ekipy gości. Próbował Klamczyński obok lewego słupka. Rozpoczyna Kmiecik. Walczy tam dobrze Sebastian Grajewski. Górski, ale stracił tą piłkę. Jeszcze walczy Budziński. Jest Klamczyński. No i faulowany teraz tuż przed sędzią głównym dzisiejszego spotkania Marcin Klamczyński. Czasem Górski na prawą stronę, Igor Grunwald, Michał Zaremski. Michał Zaremski, strzał, nie ma bramki. Piłka jeszcze tam skozłowała od jednego z rywali. Będzie tylko i wyłącznie rzut rożny dla startu w Arlubie.
Zaremski. On rozpocznie od tego rzutu rożnego, dośrodkowanie w pole karne. Skakał tam Chrobociński, podajże Wójtowicz, ale będziemy mieli jeszcze jeden rzut rożny dla startu w Arlubie. Już rozpoczęli piłkarze z Warlubia. Górski, dośrodkowanie w pole karne. Troszkę za mocne. Jeszcze zdążył do futbolówki Michał Zaremski. Wycofanie piłki do tyłu. Budziński. Budziński. No i próbował tam zaskoczyć Szymona Kmiecika. Troszkę jednak za mocno Łukasz Budziński. Od bramki rozpocznie Kmiecik. No i Tomasz Gus za chwilę pojawi się w ekipie świeckiej FD. Zawodnik z numerem 77. Będzie to czwarta zmiana w drużynie w D-świecie. Już rozpoczęli piłkarze z Warlubia. Sebastian Gajewski będzie out dla startu. Sebastian Gajewski. Wójtowicz. Dawid Górski. Ucieka z prawej strony Grunwald. Piłka jednak do Kośmińskiego. Kośmiński teraz do Grunwalda. Grunwald dośrodkowanie. Kopiński. No i zabrakło dwóch, może trzech centymetrów Jarkowi Kopińskiemu, aby móc tutaj trafić do siatki rywali. Górski. Przytrzymywany Klamczyński, nie ma jednak faulu. Dobrze zatrzymał tą piłkę Bartosz Dąbrowski. Ale jest jeszcze Dawid Górski. Sebastian Grajewski. Grajewski, nie było faulu. No i teraz Sebastian Grajewski wybija futbolówkę do tyłu. Dawid Górski, prawa strona boiska. Zatrzymany Dawid Górski, dobrze wybija piłkę. Dawid Kruk. Wójtowicz. Odskoczyła ta futbolówka Dąbrowskiemu. No i mamy zmianę w ekipie świeckiej wdy. Tomasz Gus wejdzie na plac gry w miejsce Andrzeja Gładka. Andrzej Gładek już opuścił plac gry. I kolejna zmiana w drużynie w D-świecie. Na boisku pojawił się zawodnik z numerem 77, a jest nim Tomasz Gus, a z boiska wszedł zawodnik z numerem 9, Gładek Andrzej. Już okazja do środkowania z lewej strony. Schodził tam do środka Kopiński, nic z tego jednak nie wyszło. Dawid Górski. Zaremski. Jest Igor Grunwald. Ponownie Zaremski. Jeszcze Dawid Górski szuka miejsca do oddania strzału. Budziński. Rozciągnięcie gry na lewą stronę, ale niedokładnie do Sebastiana Gajewskiego. Teraz dobrze głową Chrobociński. Sebastian Gajewski. Gajewski, lewa strona. Stracił piłkę Sebastian Gajewski. Okazja dla w D-świecie, ale tylko na chwilę. Chrobociński. Jest ponownie Grajewski. Dośrodkowanie w pole karne. Niedokładnie w kierunku Klamczyńskiego. Jeszcze Górski.
Klamczyński. Wójtowicz. Wójtowicz do Grunwalda. Grunwald, Budziński. Dobra. Dobre podanie na lewą stronę. Jest tam ponownie Sebastian Grejski. Ponownie Budziński. Budziński. Dawid Górski. Górski szuka miejsca do oddania strzału. Broni jeszcze Szymon Kmiecik. No i będzie aut dla startu w Arlubie. Kolejna dla startu w Arlubie. Kropiński w pole karne. Niedokładnie, chociaż jeszcze walczył o tą piłkę Grunwald. Czyhał tam na błąd Dawida Kruka. Mamy aut dla startu w Arlubie. Wójtowicz. Wójtowicz, Górski. Niedokładnie do Klamczyńskiego. Szymon Kmiecik. Grunwald. Aut dla startu w Arlubie. Budziński. Zaremski. Zaremski do tyłu. Klamczyński, Grunwald. Klamczyński, nie było faulu. Out. Dla startu w Arlubie. Grunwald do Zaremskiego. Zaremski do Dawida Górskiego. Górski zagrywał leciutko tą piłkę w pole karne. No i wybijał futbolówkę na rzut rożny. O ile dobrze zauważyłem, Krzysztof Gromadzki. Uderzał Kopiński, zablokowany, no ale jeszcze dobry powrót Kopińskiego. Podanie na lewą stronę. Dawid Górski troszkę za mocno do Michała Zaremskiego. Jeszcze jest Zaremski z prawej strony boiska. 9 minut do końca tego spotkania. Walczy o tą piłkę Chrobociński. Przemysław Adamka wybija tą piłkę na aut. Grunwald. Budziński. Klamczyński. Jest Budziński. To okazja dla Świeckiej Wdy. Kośmiński faulowany. I to będzie kartka dla Golińskiego. Za ten faul na Kośmińskim. Bardzo brzydki faul. No zobaczymy, czy ukaże żółtym kartonikiem. Nie ukarał. No teraz chyba już nie chciał karcić przegranego zespołu Adam Liczmański, bo za to zagranie należała się żółta kartka Golińskiemu. Tak, mamy rzut wolny dla startu w Arlubie. Dośrodkowanie. Dawid Górski
jednak zdecydował się na strzał troszkę za mocny, no ale po raz kolejny próbował zaskoczyć Szymona Kmiecika. 6 minut, tyle pozostało do końca dzisiejszego spotkania. Rozpoczął tym długim wykopem Szymon Kmiecik. Walczą jeszcze ambitnie piłkarze ze Świecia o zdobycie tutaj jakiejkolwiek bramki honorowej. Przemysław Adamka stracił tą piłkę. Mamy aut dla startu w Arlubie. Chrobociński, Budziński, ponownie Michał Chrobociński, Wójtowicz, Klamczyński, Dawid Górski do Kopińskiego, niedokładnie, będzie aut dla startu. Jeszcze walczą piłkarze z Warlubia, aby zdobyć tutaj bramkę dającą jeszcze wyższe prowadzenie. Start zdecydowanie jest drużyną lepszą. Klamczyński, Kopiński, nie ma faulu. Tam oczywiście faulu na Kopińskim. Dawid Górski. Jeszcze Kośmiński. Kolejny mocny strzał z lewej strony boiska. No i na nieszczęście dla startu w Arlubie niecelnie. 4 minuty plus to, co doliczy arbiter. Tyle pozostało do zakończenia tego spotkania. No już chyba możemy powiedzieć, że w trzeciej rundzie Pucharu Polski ujrzymy zespół startu w Arlubie. Będziemy jeszcze raz gościli. No czy w Arlubiu? Zobaczymy. Zaremski. Jest z lewej strony Kośmiński. Sebastian Gejski, Chrobociński, Wójtowicz. Zaremski. Zaremski. Jeszcze okazja! No i piękna interwencja Szymona Kmiecika. Kolejna bardzo ładna interwencja bramkarza ekipy gości. No, gdyby nie on, to tutaj na pewno byłoby na pewno 5, a może nawet i 6-0. Patryk Kłęgowski tak naprawdę w dzisiejszym spotkaniu jest bezrobotnym poza kilkoma interwencjami. No, dużo, dużo więcej pracy ma Szymon Kmiecik. Faulował Wójtowicz. Leży Marek Pałczyński, ale już podnosi się Pałczyński. Klamczyński. Klamczyński, długie podanie na lewą stronę. Czy zdąży do tej futbolówki Kośmiński? Tak jest, zdążył. Ale niedokładnie Kośmiński do Dawida Górskiego, chociaż jeszcze Dawid Górski. Strzały! No i kolejna interwencja Szymona Kmiecika.
No, ma on dzisiaj, tak jak już mówiłem, naprawdę bardzo dużo pracy. Teraz właśnie na naszych ekranach widzimy Dawida Górskiego. Obok niego Sebastian Grejewski. Już rozpoczęli piłkarze z Warlubia. Zaremski, Klamczyński, Zaremski. Na spalonym Michał Zaremski. Dziesiąta, dziewiąta minuta gry. Start Warlubie 4. Woda Świecie 0. Na spalonym jeden z piłkarzy Świeckiej Wdy. Był to Marek Pałczyński. No i minutę dolicza do tej drugiej połowy do regulaminowych drugich 45 minut. Adam Liczmański. Jest Kośmiński. Grunwald. Kopiński. Kopiński obok prawego słupka. No i w tym momencie koniec spotkania. W Dać Świecie przegrywa w Warlubiu 4-0. Bramki dla ekipy z Warlubia strzelali Sebastian Grejewski, dwie Michał Zaremski i jedną Dawid Górski. Czekamy na czwartą, na trzecią rundę Pucharu Polski, a w sobotę widzimy się z Gniewkowa, Unia w Gniewkowo, start w Warlubie Sport TV.pl. Zapraszam serdecznie do oglądania. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wyjazdowy 3 września.